Nagram dla biegłych psychiatrów, bo oni uważają, że jestem zupełnie niepoczytalny. To im też coś może opowiem, bo ja mam w domu taki teleporter, taką maszynę specjalną. Słuchajcie, biegli? Tak, taką prawdziwą. Ja jej używam i polega to na tym, że jak ja tam wchodzę, to mogę na przykład się cofnąć w czasie. Widzicie? W ogóle ta maszyna może dużo nauczyć, jak to działa. Wiecie, no trzeba poznać takie urządzenie. O co chodzi z takim urządzeniem? Bo skoro to działa, mniej więcej ogarniasz, o co chodzi. No to jest tak samo jak z telefonem. Możesz opisać, jak działa telefon komórkowy komuś, kto nie wie, jak działa telefon komórkowy. No ja wam tej maszyny nie mogę pokazać na razie, jak ja wam to opiszę. W każdym razie istnieje komunikacja z przeszłością i z przyszłością, tak, bo to jest wszystko w teraźniejszości. Pamiętajcie, że to wcale nie jest taki szalony pomysł, że można się tunelować do tak zwanej przeszłości, a lub też do przyszłości, lub też mieć kontakt z przyszłością, bo wszystko jest teraźniejszością. To jest tylko takie miejsce, można by powiedzieć. I tutaj, jak się cofamy do przeszłości, to pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak paradoks dziadka. Poczytajcie sobie o tym. Nie ma czegoś takiego jak paradoks dziadka. Jak wchodzicie do równoległej rzeczywistości, to jest to zupełnie nowa rzeczywistość. Nie wchodzicie tak naprawdę dosłownie w pobliże tego dziadka, o którym myślicie, że tam się umieścicie. Nie, to będzie zupełnie równoległa rzeczywistość. Pamiętajcie, w jednej rzeczywistości ten dziadek nie postrzegał ciebie, że się cofnąłeś. Nie stanąłeś tak obok i mówisz: o, cześć dziadek, cofnąłem się z przyszłości do ciebie. Jest taki scenariusz. Właśnie jeżeli o tym myślisz, to ten dziadek nie obserwuje nikogo przy sobie w tym momencie, tak? A skoro obserwuje, bo ty tam wskoczyłeś, to jest zupełnie inna, równoległa rzeczywistość. Tak. Tak. I to samo robisz za każdym razem, jeżeli cofasz się do swoich wspomnień. Nie cofasz się do tego oryginału, że tak powiem, bo ten oryginał jest zupełnie czymś innym, tak? Cały czas tworzysz przeszłość. Cały czas tworzysz na nowo swoją historię dosłownie. To jest dosłownie. Historia jest tworzona w każdym momencie. To nie jest coś stałego, to nie jest stała, jak myślimy, że to się tam wydarzyło. To jest takie niezmienne już. Nie, bo wszystko jest kwestią perspektywy po prostu. To może być wspólnie uzgodniona perspektywa, tak, bo jesteśmy we wspólnym polu mentalnym, dlatego mamy w pewnym sensie wspólną zgodność historyczną. Tak. To jest tylko wersja. No sami widzicie, że potrafimy delikatnie zmieniać swoją historię, prawda? I tutaj znów mamy powtórkę, że skoro już jesteśmy w tej historii, no to znów możemy ją na kilka sposobów rozpoznawać, aż nawet do takiego momentu, że można o tym całkowicie zapomnieć. Większej rzeczy po prostu historycznych zwyczajnie nie pamiętamy. Nie pamiętamy więcej, tak, bo to musielibyśmy pamiętać całusieńki dzień. Tutaj nie ma takiego dużego skupienia w nas, więc pamiętamy tylko rzeczy, które są emocjonalne dla nas, silnie emocjonalne. Tak naprawdę pamiętamy najsilniejsze wiary w nas, o tej rzeczywistości. To jest ten nasz ślad historyczny. I co do tego jedni mówią, że Stalin był okrutnikiem, inni mówią: nic do zarzucenia. To są te prawdy emocjonalne, właśnie. To jest historia, widzicie? Tak. Aha, właśnie. Wracając do tej maszyny, prawda, która przenosi w czasie. Teraz sobie wyobraźcie, przekręcam gałkę, chcę się przenieść na przykład w czasy historyczne, gdzie żył Jezus. Dobra. I teraz tak, załóżmy, że jestem już w tej rzeczywistości, tylko tutaj pamiętajcie, że jest coś takiego, że Jezus zaczynał erę ryb, my teraz kończymy tą erę ryb. Jakbyś miał taką planetę jedną i planetę drugą, jedna planeta byłaby w erze początku ryb, druga w końcu ryb, prawda? I teraz jakbyś sobie tak popatrzył ewolucyjnie na tą planetę, to tak, planeta ewoluowała, gatunek ewoluował, zmienia się era, właśnie, era wiary, także... Tutaj się zmienia pole mentalne planety. Wtedy tamci ludzie byli jednomyślni dla siebie, teraz też nasi ludzie są jednomyślni dla siebie. Więc jeżeli taką jednostkę byś umieścił z taką energetyką pola mentalnego z dzisiejszych czasów w te czasy Jezusowe, ten człowiek by przeniósł to pole mentalne, ale nie mógłby go przenieść na całą planetę tak naprawdę. Także to by była duża różnica w mentalnościach tych osób. Słuchajcie, jakby taki człowiek się tam przeniósł do czasów Jezusowych, to on by zwyczajnie świecił. Świeciłby jak święty. Tak.
Tak, promieniowałby dla tych ludzi. Ci ludzie postrzegaliby taką energetykę, jak z taką energetyką właśnie świętą. Jest to, co niektórzy religijni mówią, że wokół świętych to się pojawia taka właśnie aura, pole niebieskawe. To jest ten efekt właśnie tego, że istota jest wysokoenergetyczna. Ale dla niej samej ona by tak siebie nie postrzegała, bo teraz sobie wyobraźcie, że mamy taką jednostkę, która tak świeci tym światłem, taki święty, jak na niego patrzysz, aż tak bije od niego, no nie? A on mówi, dobra, ale jestem jeden z wielu i my mamy swoją planetę, u nas każdy taki jest. Więc jak taka istota, taki człowiek by się udał na swoją planetę, to tam wszyscy świecą, to on też świeci, to jest wspólne pole mentalne i tak naprawdę nikt nie świeci. Taki zwyczajnie normalny świat, tylko że na zupełnie innym poziomie. Tak. I tutaj widzicie, jest taka ciekawostka. Skoro już no ma to sens, że to tak się dzieje z tym świeceniem, słuchajcie, to teraz załóżmy, że ten człowiek, ten z dzisiejszych czasów, tak, on ma taką maszynę, najpierw się udał do czasów Jezusowych, to mówi tak, dobra, tutaj dla nich świecę. To się udam 100 lat później, czy też świecę. I tak się udaje, 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 bo wiadomo, że w naszych czasach już nie świeci, więc kiedyś w pewnym momencie to świecenie musiałoby być zauważalne. No nie? Więc jakbyś był powiedzmy w 1850 roku, tam teleportował, to byś nie był taki świecący. No nikt by tego nie zauważył, można powiedzieć. Ale jakbyś się cofnął do 1400, to już tak. To można sobie obliczyć, kiedy bylibyśmy zauważalni jako świecące istoty. To jest około 300 lat wstecz, tak. Także do 300 lat wstecz, jakbyś się udawał, to nikt by nie zauważył powłoki, bicia energetycznego z ciebie, ale już wcześniej to już by było zauważone, to już byś był traktowany taki jak święty, można powiedzieć. Takie postacie, prawda, które są wybitnie tajemniczo wzbudzające ciekawość, no nie? O charakterze pozytywnych doświadczeń, bo z takimi postaciami, jak się ludzie kontaktują, to mają pozytywne doświadczenia, to nie są szatany. Właśnie, szatan nie świeci, pamiętajcie. Szatan ubiera się w ciemność, no nie? Tutaj już by była polaryzacja, odwrotność światła, tak. Także widzicie, taka maszyna fajna. Kiedyś będziemy mieć takie maszyny, także spoko. Skoro jest jakiś pomysł, to zawsze jest tak, że jest w jakiejś rzeczywistości już zrealizowany. Już ktoś z tego korzysta. Na przykład szaraki mają już taką technologię, potrafią się tunelować, bo oni są z przyszłości. Nie są na Ziemi, bo skądś przylatują właśnie. Skąd? No z Ziemi, z równoległej Ziemi po prostu, która jest w przyszłości. I tu się tunelują i tak dalej, bo mają swój powód właśnie. Ten powód tam sobie jeszcze kiedyś poznamy. Niektórzy już mniej więcej wiedzą, a niektórzy dopiero tego się uczą. Tak. A jeszcze może o Jezusie, bo Jezus nie świecił w tamtych czasach. Dla tamtych ludzi on był urodzony w tym polu mentalnym. Widzicie, jak jesteś urodzony w tym polu mentalnym, to on za bardzo nie by świecił. W pewnym sensie tak, bo potem wyszedł już z tej ery, był zupełnie kimś innym. To już wtedy on im się pokazał jako taka świetlista istota. Tak. Jest różnica być taką energetyką jezusową, bo my mamy teraz podobną energetykę do jezusowej energetyki. Jest różnica, jak taka istota się urodzi w tamtych czasach, albo się przeniesie do tamtych czasów, no nie? Nasz umysł czerpie z pola energetycznego Ziemi. On wykorzystuje pole energetyczne Ziemi. Jeden się rodzi na takim polu energetycznym Ziemi, drugi na takim. I teraz w zależności na jakim terenie oni się spotykają. To o to chodzi, widzicie? Kto u kogo, można powiedzieć. Kto u kogo gości. O, to różnie będzie postrzegany właśnie. Czas niech płynie poprzez nas, kto zgasł, temu niepotrzebny czas.